Proszę Państwa, w czasach rosnącej liczby rozwodów zapraszamy Państwa na wykład pod hasłem Mission Impossible, czyli jak przetrwać w związku. Jak przetrwać w małżeństwie. Będzie to takie przysposobienie do życia w rodzinie dla dorosłych. Skoncentrujemy się na najbardziej zapalnych punktach małżeńskiego życia. A zaczniemy od sytuacji, która może przydarzyć się już w trakcie narzeczeństwa. Przepraszam bardzo, pan w żółtej koszulce, jak pan ma na imię? Michał. Statystyczny Michał wraca o 4:00 nad ranem do domu. Sposób pierwszy, sposób na agenta. Gdzie byłeś? Czekałam, całą noc się denerwuję, gdzie byłeś? Dlaczego tak późno wracasz? Obdzwoniłam wszystkich znajomych, gdzie byłeś? Agatko. Tak? Udało się. Ale co się udało? Wojny nie będzie. Nic więcej powiedzieć nie mogę. Ale? Cii, tajemnica. Ale co ty do mnie mówisz, Misiu? Nie mów do mnie, Misiu. Mów mi Bond. Michał Bond. Zrób mi drinka. Wstrząśnięty, niezmieszany. Sytuacja druga, 4:00 nad ranem, kiedy ona nie może się doczekać i dzwoni. Halo? Kiedy wrócisz? Jak kiedy? Już wróciłem. Przecież cię nie ma. A dobrze szukałaś? Sprawdź jeszcze raz. Panowie, zaszalejmy, popuśćmy wodze fantazji. Powrót, marzenie. Gdzie byłeś? Czekałam całą noc, się denerwuję. Wszystkie kumpli twojego obdzwoniłam, gdzie byłeś? Ile razy mam ci mówić, jak cię nie ma, do 9:00 to masz do mnie za... Mutę. Co panowie? Podobało się? A, patrzcie na to! To pójdę po piwo! O! A teraz moje ulubione! Tylko żebym się nie pomylił. Kiedyś źle wcisnąłem, teściowa na tydzień przyjechała. O! Fajnie, że chodzisz na imprezy. Repeat. Fajnie, że chodzisz na imprezy. Repeat. Fajnie, że chodzisz na imprezy. Repeat. Imprezy. Repeat. Fajnie, że chodzisz na imprezy. Stop. Dobra, bo se baterię wyczerpię. Kolejny punkt zapalny w naszych związkach to wynoszenie śmieci. O kondycji naszego związku świadczy nasz stosunek do wynoszenia śmieci. Zobaczmy, jak to wygląda na początku. Pierwszy rok związku. Oj, kochanie, wyniosłem śmieci. Drugi rok. Wyniosłeś śmieci? Oczywiście, kochanie. Piąty rok. Wyniosłeś śmieci? Zaraz. Błąd, panowie, błąd. Słowo zaraz zamieniamy na słowo już. I zyskujemy godzinę czasu. W związkach wieloletnich sprawa śmieci nabiera zupełnie innego wymiaru. Michał. Michał. No chodź. Chodź. Michał, no chodź. To może ja pójdę śmieci wyniosę. To może je posegreguję. Posegregowałam. To pójdę popilnuję, żeby nikt nie ukradł. Innym punktem zapalnym mogą być wyniki w nauce naszej pociechy. Siema, tato. O. Dostałem jedynkę. Tak, a z czego? A z czego byś chciał? Wybierz sobie. Może byś się tak w końcu do nauki wziął? Się właśnie wziąłem. Pomożesz mi w zadaniu? Oczywiście, a w czym? Matematyka. Matematyka. No. A sam nie dasz rady? No próbowałem, ale nie idzie.
I w kogo tyś się wdał, no? W kogo tyś się wdał? Ja w twoim wieku... Matematyka... Powiem tak. Nauczycielom nie opłacało się dawać mi zadań. To co, pomożesz? Mogę czytać? Czytaj, czytaj. Dobra. To tak. Jeden pociąg wyjeżdża z miejscowości A, a drugi z miejscowości B. Czekaj. A gdzie to leży? Nie wiem. To ty nie z matematyki potrzebujesz pomocy, tylko z geografii. Idź do matki. Proszę, proszę. Klasyczny punkt zapalny w naszych związkach to zdrada. Panowie, pamiętajcie, nie ma sytuacji bez wyjścia. Co zrobić, kiedy żona przyłapie was z inną kobietą? Michał! Michał, kim jest ta kobieta? To jest... Jurek, kolega z pracy. Właśnie zmienił płeć i przyszedł się pochwalić. To dlaczego cała rozebrana? Oj, wiesz, jaki ze mnie niedowiarek. Jak mnie dotknę, to nie uwierzę. Odwróćmy sytuację, odwróćmy. Drogie panie, co zrobić, kiedy mąż przyłapie was z innym facetem? Agatko? Tak? Ja się ciebie pytam, kim jest ten facet? To... Jurek! Twój kolega z pracy. Jak Jurek? Przecież Jurek wygląda inaczej. Wyglądał! Bo był kobietą. No, ale dlaczego taki porozbierany? Oj, przecież wiesz, jaki on jest. Co zmieni płeć, to musi się pochwalić. Świat biegnie naprzód i życie potrafi zaskoczyć. Panowie, co zrobić, kiedy żona przyłapie was w damskiej bieliźnie? Michał! Oj, co? Michał! Co? Ale co to jest? A o gender słyszałaś? To zasuwaj do garażu koła zmienić. Już. I sobie trochę poprzeklinaj, to ci szybciej pójdzie. I na koniec temat wolność, wolność, wolność. Miarą naszej wolności jest długość smyczy małżeńskiej. Tak się jakoś składa, że z upływem lat ta smycz się skraca. Obejrzyjmy kilka sytuacji. Męska impreza u Kamila. Agatko? Tak? Mogę iść na imprezę do Kamila? Idź, idź. Przecież ja cię w domu nie trzymam. Proszę, proszę. Jesteś wolnym człowiekiem i masz rozum, czy możesz iść, czy nie. Też tylko zapytam, czy ty przymocowałeś porządnie tą półkę w kuchni, bo ona w końcu na kogoś spadnie. Tę półkę. Biernik. Kolejna próba. Agatko, o, jak ty fajnie dziś wyglądasz. Dziękuję. Słuchaj, tak? Mogę iść na imprezę do Kamila? Półkę napraw. Jeszcze jedna próba. Agatko? Tak? A, dobra, już nic. Panowie, wygląda na to, że nasza rola sprowadza się do naprawiacza półki. Możemy to wykorzystać. Akcja! Co się stało? Michał, co się stało? Czekaj, słuchaj. No? Poszedłem do kuchni, półka mi na głowę spadła, mało mnie nie zabiła. A nie mówiłam? Weź ty to porządnie w końcu przykręć. Ale czym, jak? Przecież nie mam wiertarki. No to pożycz. Kto ma? Kamil. No. No ale przecież nie pójdę teraz do niego. Urodziny ma, imprezę, cała chata gości. Weź się ogarnij, ubierz się, pójdziesz, kupisz dwa piwa, wejdziesz do niego, złożysz życzenia, posiedzisz chwilę, a wychodząc pożyczysz wiertarkę. Dobrze, ale robię to tylko dla ciebie. Panowie, zapamiętajcie to zdanie. Robię to tylko dla ciebie.